Witajcie, drodzy uczniowie. Zapraszam na pierwszą odwróconą lekcję z cyklu filmów o genetyce. Działu szalenie interesującego. Działu przez wielu uczniów uważanego za trudny, ale nie dajcie się zwieść. Dział jest pełen niespodzianek, jest trochę trudnych terminów, ale opanowane, ja Wam w tym pomogę, dadzą dużo satysfakcji, pozwolą rozumieć te zagadnienia i mnóstwo innych z biologii w przyszłości. Zatem do dzieła, oto genetyka. Zapraszam. Genetyka to nauka o dziedziczeniu. Różnimy się między sobą. Właściwie wszystkie organizmy w obrębie jednego gatunku się różnią i takie zjawisko nazywamy zmiennością. Jakie są źródła tych różnic, czyli dlaczego różnimy się między sobą? Otóż są tu dwa kluczowe czynniki. Po pierwsze wpływ środowiska, a po drugie dziedziczenie cech po rodzicach w wyniku rozmnażania płciowego. Jak się nad tym głębiej zastanowić i zapytać, ale po co tyle zachodu z tą płciowością? Nie można się rozmnażać jakoś prościej bez całego tego bagażu rozmnażania płciowego? No właśnie nie. Okazuje się, że dzięki temu wzrasta różnorodność osobników. A większa różnorodność to większa szansa przetrwania gatunku. Zatem wszyscy rasiści, ksenofobi i inni lubujący się taplać w homogenicznym sosie, patrzcie szerzej, docencie gigantyczną ewolucyjną zaletę różnorodności, a na koniec wyluzujcie i jedźcie zwiedzić trochę świata. Już wracam do tematu. DNA. Trzy literki, rozpalające wyobraźnię pisarzy science fiction, namiętnie eksploatowane przez popkulturę, ale czym one są w istocie? To związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych i nazywa się on kwasem deoksyrybonukleinowym. Naszym najważniejszym zadaniem i na dziś jest zrozumienie, jak wygląda struktura DNA i jaka jest rola tego kwasu. Zacznijmy od funkcji. Od początku filmu pojawia się słowo dziedziczenie, ale co to dokładnie znaczy? To po prostu przekazywanie informacji. Jakich informacji? O czym informacji? Ano o cechach. Oto dwoje rodziców różniących się od siebie, a ich dzieci dostaną trochę cech jednego, trochę drugiego. W ten sposób realizuje się wcześniej wspomniana zmienność. DNA jest nośnikiem informacji. To baza danych o cechach zapisana w języku, który poznamy już niedługo. Zapis cech dziedzicznych organizmu to informacja genetyczna, a DNA jest nośnikiem informacji genetycznej. Przed nami budowa DNA. Ta cząsteczka jest wielka. Gdyby ludzkie DNA z jednej komórki przedstawić w formie drabiny, miałoby miliardy szczebelków. Na szczęście składa się ona z powtarzalnych elementów. Cząsteczkę, która tak wygląda, nazywamy polimerem, a polimery występujące w organizmach to biopolimery. Mamy zatem mnóstwo powtarzających się fragmentów, a jeden taki fragment, monomer w polimerze, to nukleotyd. Zatem można powiedzieć, że DNA składa się z nukleotydów, jest więc kwasem polinukleotydowym. Pewnie wiecie, że przedrostek poli oznacza wiele. Sporo się nagadałem, ale dalej nie widać, jak ta budowa ma pomagać w pełnieniu funkcji nośnika informacji genetycznej. Idźmy więc dalej. Jeden nukleotyd to trzy elementy. Cukier, deoksyryboza, stąd D w akronimie DNA. Dalej mamy resztę kwasu fosforowego i trzecim elementem będzie tak zwana zasada azotowa. Wróćmy na chwilę do przykładu z drabiną. Składa się ona z dwóch belek połączonych szczeblami. Oto definicja z Wikipedii. DNA także ma dwie belki nazywane nićmi, zatem jest to cząsteczka dwuniciowa, a te nici, czy belki, są zbudowane z cukru i reszty kwasu fosforowego. Mamy zatem cukier, reszta, i tak miliardy razy.
Cała struktura tej drabiny jest pięknie skręcona i tworzy tak zwaną podwójną helisę, ale najwięcej uwagi poświęcimy szczebelkom, zbudowanym z zasad azotowych. Na jeden szczebel naszej poskręcanej drabiny składają się dwie zasady azotowe. Jedna należąca do jednej nici, czy też belki w przykładzie z drabiną, druga należąca do drugiej nici, czy drugiej belki w przykładzie z drabiną. Podsumujmy, co wiemy. DNA jest dwuniciowym biopolimerem złożonym z nukleotydów. W skład jednego nukleotydu wchodzą trzy elementy. Dwa z nich budują belkę drabiny, czyli deoksyryboza i reszta kwasu fosforowego. To, co zostało, czyli zasada azotowa, buduje szczebel. Na szczebel składają się dwie zasady. Jedna należąca do jednej nici, druga należąca do drugiej nici. Jeżeli czujesz, że poziom Twojej uwagi spada, przerwij oglądanie, przemyśl, przetraw to, co przed chwilą powiedzieliśmy i za chwileczkę wróć. Lecimy dalej. W DNA wyróżniamy cztery rodzaje zasad azotowych: A, T, C, G, adenina, tymina, cytozyna, guanina. Ponieważ pozostałe dwie składowe nukleotydu się zawsze powtarzają, będziemy mówić tylko o nukleotydzie adeninowym, cytozynowym, guaninowym czy tyminowym. Zasady azotowe mogą się łączyć w szczebelki tylko w konkretny, określony sposób. A pasuje do T, C zaś świetnie pasuje do G. Zobaczcie, co ciekawego z tego wynika, znając kolejność zasad, czyli kolejność nukleotydów w jednej nici DNA, możemy przewidzieć, jak wygląda druga nić DNA. Spójrzmy na przykład. Sekwencja, czyli ta kolejność nukleotydów jednej z nici wygląda następująco. To, co tu widzicie, to jedna nić DNA. Konkretniej fragment składający się z 8 nukleotydów. Te się składają z 8 deoksyryboz, 8 reszt kwasu fosforowego, no i 8 zasad azotowych. Wypisujemy tylko zasady, bo tylko one się różnią, tylko w nich ukryta jest właśnie ta informacja genetyczna. Zatem dołóżmy teraz drugą nić, drugą belkę, również wymieniając tylko pasujące zasady. Pasujące będziemy nazywać komplementarnymi, one tworzą komplet, a więc zjawisko łączenia się zasad azotowych w określone pary to komplementarność. Przypominam, AT, CG. Cały czas rozmawiamy o jakiejś informacji, ale co to za informacja? Otóż w tych czterech znakach zamknięta jest informacja o budowie białka. Dokładnie jak to wygląda, omówimy sobie w kolejnych filmach. W każdym razie, dlaczego informacja o budowie białka jest taka ważna? Bo to właśnie one będą odpowiadać za większość cech organizmu. Nasuwa się pytanie, ale dlaczego tak? Skoro informacja ukryta jest w tej nici, w sekwencji zasad azotowych, to po co nam druga nić, która jest niejako kopią tej informacji? Co ona nam daje? Ano, daje nam możliwość powielania informacji. Kopiuj, wklej. Cząsteczka DNA znajduje się w jądrze komórkowym, a komórki czasem się dzielą. Z jednej powstaną dwie identyczne. Żeby to się udało, DNA trzeba zreplikować, podwoić, skopiować i wkleić. Replikacja DNA polega na rozpleceniu nici, a więc pęknięciu wiązań między szczebelkami, czyli między zasadami azotowymi. I do każdej z nici dobudujemy brakujący fragment, brakujące nukleotydy. Innymi słowy, dwuniciowość helisy zapewnia możliwość replikacji, a ta pozwala komórkom się rozmnażać. Jeszcze dwa słowa o chromosomach. Widzicie, do tej pory patrzyliśmy na DNA w bardzo dużym powiększeniu. Spójrzmy teraz na cząsteczkę DNA całościową. Jedna taka cząsteczka tworzy strukturę o nazwie chromatyda, a dwie połączone chromatydy siostrzane, będące kopiami siebie, no bo powstały w wyniku replikacji,
to chromosom. Te dwie połówki, chromatydy, cząsteczki DNA, są połączone w jednym punkcie zwanym centromerem. Chromosomy przed procesem replikacji, jak się zapewne domyślasz, składają się tylko z jednej cząsteczki DNA. Chromosomy poreplikacyjne mają dwie chromatydy siostrzane, a więc dwóch cząsteczek DNA. Dlaczego struktura DNA jest tak mocno upakowana w te takie ściśnięte chromosomy? To proste, chodzi o kompresję danych. Zmniejszenie ilości miejsca, które DNA zajmuje w komórkach. W jednym jądrze komórkowym mamy około 2 metry DNA, kosmiczne 2 metry, biorąc pod uwagę wielkość samej komórki. Zwinięcie tego DNA dwumetrowego, przypominam, w chromosomy pozwala to pięknie upakować. A ile człowiek ma takich chromosomów? Otóż w jednej komórce, podkreślam, w jednej komórce, w jednym jądrze komórkowym mamy 23 pary chromosomów, co daje, szybka matematyka, 46 sztuk. Dlaczego chromosomy występują w parach? Dlatego, że są one do siebie podobne. Jeden chromosom z pary przypłynął w plemniku, a drugi dostaliśmy z komórką jajową. Zatem jeden chromosom w każdej parze pochodzi od ojca, drugi zaś od matki. Chromosomy w parach nazywamy chromosomami homologicznymi. One zawierają informacje dotyczące tych samych cech, choć mogą się trochę różnić. Na przykład jeden z genów odpowiedzialnych za kolor oczu znajduje się w parze numer 15, zatem fragment DNA odpowiedzialny za kolor oczu znajduje się w dwóch chromosomach homologicznych w 15 parze. Fragment DNA odpowiedzialny za jedną cechę to gen. W przypadku wspomnianego genu na kolor oczu składa się on aż z 267 tysięcy par zasad azotowych. Jeśli chodzi o chromosomy, pierwsze 22 pary to tak zwane chromosomy autosomalne, a ostatnia para to chromosomy płci. Dokładniej o dziedziczeniu płci powiemy sobie nieco później. Dziękuję serdecznie, że dobrnęliście do końca. Jak zwykle życzę Wam owocnej nauki i cóż, do następnego razu.